Hej, witam was serdecznie i bardzo gorąco w kolejnym odcinku z kariery Arsenal w Londynie w FIFA 14. Przystępujemy do kolejnego meczu, a tym razem mecz z Bayernem Monachium na wyjeździe na Allianz Arenie w półfinale Ligi Mistrzów. Skład widzieliście, nie było odcinku przez 3 dni, ponieważ czasu średnio nie miałem, też nie miałem zbytnio weny, żeby nagrywać odcinki dla was jakieś, ale już chęci naszły i też widziałem, że po prostu chcecie oglądać te odcinki kariery Arsenalem i to też mnie zmotywowało. Mecz z Bayernem będzie ciężkim meczem, no ale ten mecz trzeba wygrać, no bo marzymy o tej grze w finale Champions League, no i jeżeli chcecie grać w najlepszej lidze, w finale najlepszej ligi na świecie, no to trzeba pokonywać jeszcze lepszych przeciwników. Startujemy z tym meczem. Luis Muriel, długa piłka do Theo Walcotta, Walcott ma niesamowitą szybkość, Walcott do środka, obok niego Jerome Boateng, Walcott na lewą nogę, jest centra w pole karne do Muriela, Muriel strzela, ale obok bramki Neuera. Jest wrzutka z autu i centrum szykowanie na Mandzukicia, ale obok bramki uderzył chorwacki snajper. Aaron Ramsey w roli lewego skrzydłowego, goni go już Thomas Miller, ale przyspiesza cały czas Walijczyk. Szykuje się centra w pole karne, jest centra, jest Muriel! Gol! 44. minuta meczu, Luis Muriel wyprowadza na zaprowadzenie w Monachium. Walcott w polu karnym, Walcott poczekał! Uderzył, ale obok bramki Neuera. Dużo miejsca ma teraz Santi Cazorla, Cazorla jednak poczeka na partnera, jest zagranie do Luisa Muriela. Muriel ma cały czas dużo sił, Muriel wyciągnięty, ale tylko boczna siatka. W uderzeniu Kolumbijczyka dobra kontra Arsenalu. Koniec tego spotkania, wygrywamy na Allianz Arenie 1-0. Mecz wyrównany, Bayern nas zdominował w posiadaniu piłki. No ale troszeczkę, ale to wyglądało troszkę inaczej na papierze, czyli w meczu. Czy na papierze wygląda to inaczej niż na boisku. Ale Bayern nie stworzył sobie takich klarownych sytuacji, żeby mógł zdobyć gola. Dlatego też wygraliśmy. Też Luis Muriel to jest zawodnik, który w tych meczach o bardzo wysoką stawkę jeszcze i strzela, bo nie ma żadnej presji. Nie odczuwa jej i gra bardzo, bardzo dobrze. Biuro. Santi Cazorla coś chce porozmawiać. Jakiś dłuższy wywód. Lubię tu grać, doskwiera mi brak rodziny i przyjaciół w pobliżu. No tak, sprawy prywatne, rodziny, prawdopodobnie pożegna się z klubem. Oczywiście przypomnę, że po tej karierze zaczynamy inną. Prawdopodobnie to będzie kariera na poli, bo to wygrała w karierze. To wygrała w karierze, dlatego na to możecie być gotowi po zakończeniu tej kariery. Oczywiście będzie jeszcze jedna ankieta, żeby dopełnić się i sprawdzić, czy na pewno chcecie tą karierę. Tak wygląda skład, tylko sobie oczywiście odłożę z ławki, żeby później nie było jakichś problemów, że wejdą mi Gnabry, Insigne, Afobe i za Cazorle wejdzie tutaj może Likoto. Czy mapa zdrowych jest bardzo, bardzo słaba. Tak czy siak mecz ze Swansea. Mecz ze Swansea to jest mecz ciężki. No ale tak czy siak trzeba ten mecz wygrać, no bo innej opcji nie ma. 1-0 Mesut Özil, Giroud nie strzelił karnego, więc to też taka dziwna sprawa. Zaraz sobie zerkniemy też na tabelę, jak ona wygląda po tym meczu ze Swansea. Rozmowa z zawodnikami. Najwyższy czas, bym w końcu zagrał. No tak, masz 11 lat chłopaku, ale masz bardzo mały overall. No i to już jest słaba. O, zobaczmy sobie, jak wygląda sytuacja. Barcelona wygrała z Borussią Dortmund, wyprowadzony z Barceloną. Jeżeli przejdziemy Bayern, zmierzymy się w finale Champions League. Sporting wygrał z Tottenhamem i też Liverpool pokonał Manchester United, więc był półfinał angielski. Jesteśmy na pierwszym miejscu w Premier League. Chelsea się potknęła i to my mamy 2 punkty przewagi nad drużyną z Jose Mourinho, więc jeżeli się uda, możemy zdobyć bardzo dużo trofeów w tym sezonie, czyli mistrz, czyli Ligę Mistrzów. No i jeszcze zrobiliśmy puchar, jeszcze super puchar na początku sezonu, jeżeli pamiętacie. No i teraz ten skład, który wystąpił w tym meczu w Monachium, który był bardzo, bardzo dobry. Vermaelen, Kościelny, Mika Richards, no i Wojciech Szczęsny. Ten mecz trzeba wygrać, ten mecz trzeba... Bayern trzeba pokonać, trzeba wyeliminować drużynę z Bawarii. Tylko zerknijmy sobie na ławkę rezerwowych, żeby ona nie była za słaba. Oxlade-Chamberlain. Insigne, może nie za Afobę wejdzie tutaj. No kurczę, teraz się krótka ławka okazała, że jest. No ale cóż, tak trzeba, tylko trzeba, przydałoby się jeszcze jakiegoś środkowego pomocnika wstawić na ławkę rezerwową, jeżeli byłby jakiś problem z kontuzją lub też Matthew Flamini jest troszkę podmęczony. Jak wygląda sytuacja Stevena Defure. Defure jest zdrowy, więc może sobie bez żadnego problemu wejść i zagrać. Za Afobę, bo on nie jest tutaj potrzebny. No i co, przystępujemy do tego meczu, trzeba ten mecz wygrać i trzeba przybliżyć się do tego największego trofeum w historii klubu, czyli Pucharu Europy. To Puchar Europy był w latach 90. Puchar Europy to jest Liga Europejska. Puchar Ligi Mistrzów to jest walka bardzo ważna w tym sezonie i też musimy wyeliminować Bayern, żeby dojść do tego finału. Podłącza się lewą stroną Kieran Gibbs, obok niego jest Kliczkow, centruje Gibbs prawej nogi, jeszcze Muriel, ależ zaskoczenie w 4 minucie meczu, Luis Muriel, kolejna bramka w tym sezonie, kolejna asysta Kierana Gibbsa, no i świetny początek tego meczu.
Oj, błąd teraz defensorów. Mario Mandzukic, Mandzukic na raz kościelny, zagranie do Ribery'ego. Ribery, ale szczęsny! Popisał się świetną paradą, tylko że troszkę dla Bayernu. Długa piłka do Franka Ribery'ego. Ribery w polu karnym, już Ribery jest, teraz Mandzukic, Mandzukic! 1 do 1, w meczu jest 2 do 1. Dobre wejście z zawieszeniem boiska Ribery'ego daje gola Bayernowi. I musimy teraz się trzymać na baczności. Rozpędza się Santiago Cazorla, on zagrywa drugą piłkę do Luisa Muriela, obok niego jest Krzysztof. Zatrzyma piłkę Muriel, Muriel zabawił się, ale nic z tego nie wyszło, że dążył do tej piłki dojść jeszcze Łukasz Podolski. Ramsey do Diabiego, Diaby do Walcota, ładna akcja Arsenal, Walcott! No i lepsze. Ale to wybicie było bardzo, bardzo słabe, już do środka musi wejść Defur, zagranie Mandzukicia, Mandzukic! Pomylił się w tej sytuacji chorwacki napastnik. To mogły być 2 do 1 dla Bayernu i mieliśmy duży problem w meczu. Cazorla, ale złe podanie do Muriela. Trzeba się bronić te ostatnie minuty, trzeba uważać na jakiś głupi błąd, żeby Bayern teraz nam piłki do pośrodku nie wpakował, ponieważ skryptowanie też już się włączyło. I jest koniec! Jest koniec! Jesteśmy w finale Ligi Mistrzów! Mecz z Bayernem okazuje się dla nas bardzo dobry. Eliminujemy Bayern, no i jesteśmy w dalszej fazie. Gramy z Barceloną w finale, nie wiemy jeszcze gdzie, czy na Wembley, czy na egipskim stadionie neutralnym. Tak czy siak, świetna kariera. Nagroda z turnieju bardzo, bardzo duża i dzięki trenerze, Famiejski też dziękuję. Scout Portugalii, nagroda z turnieju 7 milionów, bardzo, bardzo duża kwota. Mecz z Norwich, tam widzieliście, że jest zaraz mecz z Manchesterem City, więc fajnie mnie FIFA traktuje. Olivier Giroud, Mesut Özil, Defur, Flamini, Monreal, Anigo Martinez, Santana, Jenkinson, Szczęsny, może teraz Popieński zagra. I musimy też mapkę rezerwową ustawić, żeby nie była taka mocna. Dlaczego gra Tia Walcott? Chamberlain ma grać. Walcott niech idzie niżej. Wellington Silva. Dobra, taka jednostka będzie na mecz z Norwich. Zobaczymy sytuację w tabeli. Chelsea prześcignęła nas, ale rozegrała o jeden mecz więcej. I my powinniśmy pokonać teraz Norwich, żeby ustawić się na pozycji lepszej niż Chelsea. 2-1, Ezil i Jesse Rodriguez, a dla drużyny gości zdobył też jakiś gracz, którego nie wiem, bo nazwiska nie ma podanego. Zawodnik zawieszony. Tym zawodnikiem zawieszonym jest Steven Defur. Bardzo dużo zostaje tych żółtych kartek i czerwonych od razu. No i teraz trzeba ustawić skład na mecz z Manchesterem City. Ten mecz będzie już w następnym odcinku. Muriel, Santi Cazorla, Wellington Silva, Theo Walcott, Abu Dhabi, Aaron Ramsey, Gibbs, Vermaelen, Kościelny, no i Mika Richards na bramce, Wojciech Szczęsny. Zawinkując Liwę może wejść Podolski zmęczony. Rio jak ma overall ten, ale wolałbym tutaj jednak Wellingtona Silva, to jest zawodnik, który może zrobić dużą karierę przez to, że ma 5 gwiazdek sztuczek i 3 gwiazdki słabszej nogi, ma też dużą wymienność pozycji. Bardzo wam serdecznie dziękuję za odcinek Arsenalu, kariera Arsenalem Londyn. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej!